Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Was wszystkich. Długo nie umieszczałem żadnego filmiku, chyba od jakoś sierpnia, bo nie było po prostu z czego. No, z Transformerów nie będę stał cały czas. A Transformerów ukazało się już dużo. Generacja pierwsza się skończyła, teraz jest Regeneration 1 puszczone u nas w Polsce. Czyli jest to po prostu po. Jak Transformery zaczęły się w 1983 roku, to w 2003 było Regeneration 1, czyli ponownie, nie? Jakby od początku, tylko trochę zmienione. No, potem była bitwa z Unicronem w którymś numerze i potem było dokończenie generacji pierwszej, którą miałem tylko możliwość czytać w amerykańskiej wersji, w polskiej nie. Właśnie to zostało wydane. No i teraz jest Regeneration 1, nie? Czyli nowe tomy. Mówię wam, że było nudno, dopóki nie zaczęło się poszukiwanie Matrycy. Bo tak poszukiwanie Matrycy, czyli ostatnie tomy, które były, od 18 chyba do 21 do bitwy z Unicronem, były bardzo fajne. Tak mi się wydaje, chociaż nie jestem pewny teraz dokładnie, bo to czytałem. No i wracamy do tematyki growej. 142 zł to jest prawdopodobnie Tekken i 7 i Soul Calibur 6. A tu jest chyba, jeżeli dobrze pamiętam, pierwsza część Injustice Gods Among Us i to jest Ultimate Edition. Czy jak to woli, Legendary Edition czy jedynka. Albo Special Edition, nie, ja mam na PlayStation 3 to Injustice, czyli po prostu, wiadomo, bohaterowie DC w bijatyce, nie? Jest komiks fajny, bo poprzedzający wydarzenia, które tutaj się miały miejsce. Jak się dokładnie historia zaczęła, dlaczego Supermanowi odwaliło i jak się zrobił ruch przeciwko Supermanowi w ogóle. No i tu mamy tą edycję. Mam nadzieję, że tą, co miałem na PS3, że tam były wszystkie postacie dodatkowe. Wtedy płaciłem 180 zł, to było w dniu premiery na PlayStation 3. To się okazało na PS3 i na PS4, nie? To było po Mortal 9. Czyli Mortal Kombat, tak powoli tego rebootu, nie? Który był, wiecie, ten, który, na którym mam filmik, jak gram z Sektorem, nie? No, na PlayStation 3. Powiem wam, że jeżeli ten Mortal, co wtedy miałem na PlayStation 3, on się ukazał teraz w edycji na PS4, nawet bym go brał w ciemno. W ciemno, kurde, bez żadnych tam za 180 zł. No mamy Injustice 2 jednak. Legendary Edition, czyli też wszystkie postacie. Gra w polskiej wersji językowej. Mamy dodatkowe postacie, mamy tak. Widzę tutaj Skorpiona, Black Manta. Hmm. 10 postaci jest. I 5 skinów. Jest do PS4 Pro podbite, czyli można w 4K grać. Tutaj widzimy Raidena, Hellboya, Żółwia Ninja, Darkseid, tam chyba Power Girl czy Super Girl, nie wiem. Tu mamy skiny ich dodatkowe, te takie złote. No, gra jest folii, to jest nówka. 113 zł mi kosztowała, jeżeli się nie mylę. Tak, 113 zł, czyli to jest dwójka, a jedynka nie wiem do kiedy dojdzie, ale dojdzie na pewno. I teraz sprawdzamy tutaj, powinien być Tekken 7 i Soul Calibur 6, no. Nie wiem, tam pisało, nie wiem, czy to jest oddzielne płytki, czy to po prostu w jednym pakowaniu. Bo nie wiem, czy pamiętacie, ale na PlayStation 3 kiedyś było Fighter Edition od Namco i tam był Tekken 6, Tekken tak, tu nawet dwójka i Soul Calibur 5, tak? Tak, piątka była ostatnia na PS3. I to było w kupie. No nie wiem, jak tutaj, tu jest takie też pudełko i tam jest, są dwie na jednym krążku, czy są dwie oddzielne gry. Zaraz zobaczymy. No jest jedno, widzę. Tak, podobnie wydane było na PS4 Fighter Edition. Tam było Soul Calibur 5, Tekken 6 i Tekken tak, Tournament 2. Oczywiście Tekken tak, Tournament 2 najlepsza biblioteka z Tekkena. A tu mamy Soul Calibur i 6 i Tekken 7 w jednej grze. Bandai Namco, wiadomo. Zobaczymy. Tak, Soul Calibur pod Pro dociągnięty i Tekken 7 też pod Pro. Czyli jest wszystko. Czyli można też uruchomić ją w 4K. No to są te dwie gry. Nówki w foliach, jak widzicie. Razem to wyszło 113 i 142, no to 255 zł, tak? Dobrze mówię? Tak, 200.
55 zł, zgadza się. 255 zł. Nie jest to mało. Fakt faktem, a nie jest to też jakoś strasznie dużo. Za Injustice 1, który niedługo przyjdzie, myślę jutro, może piątek, będę musiał zapłacić 125 zł. No to widzicie, na 3 gry wydałem ponad 300 zł, prawie 400. Ale jeszcze mam w zamiarze kupić Resident Evil 7 razem z World War 2 Call of Duty, bo nie mam tego na konsolę, no i Battlefield 5 na konsolę. Potem prawdopodobnie może w grudniu, może pod koniec listopada, no to właśnie teraz, nie? To będzie, ale myślę, że tak pod koniec grudnia, żeby po nowym roku mieć, to Call of Duty to najnowsze. No i potem będę już tylko czekał na Last of Us 2, nie? No czyli tak praktycznie trzy paczki póki co i cztery gry, nie? Myślałem, że to będą oddzielne, bo nie zwróciłem uwagi. No ale jest razem. Na jednym krążku, no pierwszy raz się spotykam na PS4 z czymś takim. Ale miło mieć fajne dwie gry. Będę je sobie ogrywał. Szykuję się tutaj Avermedii, kurde, kupienia, ale Avermedia jest ta, która mnie interesuje, jest strasznie droga. Ona kosztuje prawie 1600 zł, ale to jest porządna Avermedia. No i prawdopodobnie, jeżeli będę nagrywał na Avermedię, to prawdopodobnie będę nagrywał to na tym telewizorze, który ma w dużym pokoju na 4K. Żeby móc uruchomić tą wersję gry, które są 4K, żeby chodziły w 4K, nie? Żeby nie zaniżać ich rozdzielczości. Żebyście mieli pełny widok. Nie wiem, czy będę robił filmiki, czy nie. Naprawdę trudno mi powiedzieć, bo póki co mam tylko PlayStation 4 Pro i nic więcej. I tamte gry, które wiecie, które już omawiałem. No teraz powiem, że po ten nagrałem filmik, że rok po posiadałem PlayStation 4 Pro, byłem zawiedziony. No ale teraz wam powiem, że jestem zawiedziony dlatego, że ja nie mogę znaleźć dobrego wyścigu. Kumpel kupił VRally 4 i WRC 6 przyniósł. WRC mi się spodobało i w VRally też były takie wyścigi, ale nie było tego poczucia, które miałem na PS2, WRC 2, 3, nie? Tam jeszcze inne. Miał też Dirta któregoś, chyba trójkę czy dwójkę, nie pamiętam już. Dirta miało na okoli Dirt, nie? Też nie podeszło mi. Chodź, na nigdy nie tak za bardzo nie trafiłem. Dwójkę chyba, że Arcade. Dwójce w Arcade grałem najczęściej. No i miał jeszcze Need for Speed'a tego nowego. Hit czy... Hit, tak? No i nawet fajne, ale też mi nie podeszło. Ja najbardziej chciałbym mieć Need for Speed Rivals, bo wiem, że jest. I chciałbym, żeby wyszła ta 2010 Need for Speed Pursuit, ta reedycja, jakby tego się ukazała, brałbym, bo to fenomenalna gra. Na filmiku z PlayStation 3 zresztą jest. Jak grałem, ogrywałem to. Poza tym, moi drodzy, taka dygresja, taka, znaczy nie dygresja, takie coś. Gry retro, mówi się o tym dużo i są ogrywane gameplaye tego, ale tak się zastanawiam, czy w ogóle ktoś w to tak naprawdę gra. Czy tylko robi gameplaye, wrzuca na internet. Bo ja na przykład w sobotę, nie w niedzielę, poniedziałek, ten dzień wolny i wczoraj przysiadłem do gier, które są, mają po 20 lat. StarCraft ma 21, bo w 1998 roku się ukazał, zeszłego stulecia. No i Gorki 17 chyba 1999, tak jakoś, nie jestem pewny. No i w poniedziałek sobie siadłem, uruchomiłem sobie StarCrafta, włączyłem sobie kampanię Terran, nie? Przeszłem sobie, potem sobie wziąłem Expansion, włączyłem ją też i też przeszłem kampanię Terranami, czyli ludźmi, nie? No i grałem, nie wiem, 5-6 godzin mi to zajęło całość. I skończyłem, no i fajnie było. A wczoraj sobie uruchomiłem Gorki 17, łączyłem sobie chyba o 10 rano, pograłem do 13, włączyłem, zrobiłem save'a, włączyłem grę, zjadłem obiad i o 14 sobie uruchomiłem ponownie i znów 3 godziny, czy tam 4 i skończyłem grę. Czyli przeszłem całą. No i mogę wam powiedzieć tyle, że
Ja gram po prostu ze stare gry, nie wiem, czy inni tylko grywają gameplay, rzucają i odstawiam je na półkę. No ale ja grałem. Na przykład tydzień temu jeszcze. No dokładnie tydzień temu. Ale we wtorek, czyli dzień. Czyli 8 dni wstecz, nie? Grałem sobie Call of Duty i Modern Warfare. Bójkę, trójkę. To wiadomo, to jest na 5-6 godzin, nie? W ciągu jednego dnia można zaliczyć kampanię. Potem dzisiaj akurat ogrywałem sobie Mortal Kombat 1, dwójkę i trójkę na Midway, które wyszły dość dawno, ale wiadomo, są w redencjach wydane, nie? Po prostu stare gry mają ten urok, którego nie mają nowe. Wiecie, jest Wipeout, dwójkę, jedynkę, każdy chce grać. Ja też. Trójka jeszcze jako tako, potem Fusion miałem, nie podeszło mi. Potem było to, co miałem na PlayStation 3, też było brak klimatu. I teraz kolega miał Omega Collection z PS Store, bo wykupił sobie PS Plus. Ściągnął z PS Plusa i też mówi, że po długich ścigach on to usunął. Po prostu nie podobało mu się. Nie było tego klimatu, nie? Ja mam teraz Wipeouta dwójkę ściągniętą, przyznam się, pirata, na peceta. I na kompa i można grać, nie? W ogóle na kompa mam więcej gier niż na konsolę, bo na kompa wiadomo, ten Steam, nie Steam, ten Origin, nie Origin. Te gogi, nie gogi, to wszystko, znaczy właściwie gogi, nie, to Origin, Steam i to tam jest, kurde, z tego. Z Ubisoftu, nie wiem, jak to się nazywa dokładnie już. Mówię, że tego jest dużo i ja stare gry lubię. Ostatnio Unreala sobie grałem. Turnamenta pierwszego, Quake'a trójkę też ukrywałem sobie tak, ale już mówię wam, że ja nie gram singla, tylko sobie po prostu albo szukam na Quake'a 3, bo są serwery dostępne i gram po serwerach, albo ustawiam sobie mecz z botami na najwyższym poziomie, no on realu biorę sobie z botami też na najwyższym poziomie i gra jest perfekcyjna. Ostatnio też zainstalowałem Call of Duty 1 przez Steama. Była dostępna, to zainstalowałem pierwsze Call of Duty i też pograłem chyba 7 czy 8 misji i prawdopodobnie niedługo wrócę do tego. Więc póki co, tutaj miałem do powiedzenia. No jak widzicie, raz odlot do końca sierpnia mnie było, jest 13 listopad. Na wszystkich świętych trochę zamieszania było tam z grobami. Byłem u dziadków, u pradziadków i potem u taty. Tam byłem na mszy, tutaj już tylko na cmentarz. Ksiądz przyszedł. Z mamą byłem oczywiście. No i to tak wyszło. No i tutaj mamy dwie gry. W to nie grałem. Nie miałem okazji. I w to też nie grałem. To widziałem tylko gameplaye. Bardzo mi się podobała historia. Koleś robił gameplaye, była bardzo dobra. Gra w polskiej wersji językowej, napisy kinowe, nie? Napisy. I to nie jest pod folią, to naklejka, tylko jest na folii. Tutaj mamy wszystko z tyłu po angielsku. Po włosku chyba i po hiszpańsku. To będą napisy, no dobra, to mi tam nie... Multiplayer it 8/7. Everleje it 8.5. Legendare legenerdecom 9.1. Sprawdzi Gomez it 8.5. Included is ugenty DLC, czyli hiszpański język. Personazione imiate regulami, czyli tworzenie zawodnika. Piękna historia, to jest saga. A tutaj to nie, to więc to jest na dwóch można grać. 32 GB minimum, żeby zainstalować. Tyle mam jeszcze wolnego chyba. Jak nie, to usunę FIFA, bo i tak nie gram. Tutaj tak. 10.38 minimum na Soul Calibura i 41 minimum na... Właśnie 42 można powiedzieć, bo 41.91 na Tekena, czyli razem. No można powiedzieć, że 53 giga potrzebne, bo to jest na Soul Calibura dokładnie 10.38. No to 42,5, dajmy tak. No. Mm.
O, Tekken ma wibrację funkcyjną na DualShocku 4, a Soul Calibur nie. A tutaj jest też są wibracje na tym. No dobra, tyle miałem do powiedzenia. Widzicie, dwie, dwa pudełka, trzy gry, 252 zł nasze. Ale nie martwię się tym, będzie coś do ogrania. Dziękuję, na razie, trzymajcie się, hej.